Witam. Dzisiaj chciałbym zaprezentować bardzo ciekawą pompę. To model JSW-200 polskiej firmy IBO Dambat. JSW-200 jest odśrodkową, jednostopniową i samozasysającą pompą powierzchniową. Wyróżnia się dość cichą pracą i co najważniejsze, bardzo dobrą zdolnością zasysania. Według danych producenta zdolność zasysania to 8 metrów w pionie, lecz z własnych doświadczeń wiem, że potrafi ona zassać wodę nawet z 9 metrów. Tym samym sprawność zasysania jest dużo lepsza w porównaniu do popularnego modelu MH1300. Wszystko za sprawą specjalnego systemu wspomagającego zasysanie o nazwie Tuba Venturiego. Korpus pompy wykonano z żeliwa, wirnik zaś z mosiądzu. Dzięki dużemu rozmiarowi i odpowiedniej mocy jednofazowego silnika jest w stanie uzyskać maksymalną wydajność rzędu 100 litrów na minutę i ciśnienie na poziomie 5,3 bara. Pompę JSW-200 kupuje się bardzo często w komplecie ze zbiornikiem i niezbędnym osprzętem. Możemy wówczas zbudować automatyczny zestaw hydroforowy w celu zasilenia domu jednorodzinnego. Taki zestaw będzie służył także do obsługi ogrodu czy podziemnego systemu nawodnienia. Kupując pompę do domu, należy pamiętać, aby dobrać odpowiedni zbiornik. Duży zbiornik zapewni nam komfort użytkowania, a pompa będzie włączała się rzadziej. Taka charakterystyka pracy pozwoli wydłużyć żywotność pompy i zaoszczędzić na energii elektrycznej. A teraz wskazówka. Dobrze jest zamontować za hydroforem reduktor ciśnienia i na nim ustawić najbardziej odpowiadające nam ciśnienie. Dzięki niemu oszczędności będą jeszcze większe. Znacznie też poprawi się komfort użytkowania. Wahania ciśnienia w instalacji po prostu ustąpią. Bardzo dziękuję za uwagę, a jeśli masz jakieś pytania, proszę o kontakt, z przyjemnością podpowiemy.